świętujemy to, że mamy wolną Polskę. 35 lat temu miliony Polaków poszły do urn i siłą kartki wyborczej odrzuciły komunizm. Polakom należy się święto państwowe 4 czerwca. Święto państwowe, w którym się będziemy spotykać tłumnie, bez względu na poglądy i będziemy się cieszyć wolnością. I stowarzyszenie przygotowało projekt ustawy. Jakby ktoś się chciał podpisać, to proszę bardzo, popierać nasz wniosek. 35 lat naprawdę to jest wystarczający okres na to, żebyśmy wreszcie święta się dorobili. Więc świętujmy 4 czerwca. W moim przekonaniu to jest święto i to ten pomysł, żeby to było święto III Rzeczpospolitej jest słuszny. Dla mnie ten 4 czerwca to zawsze święto osobiste, bo urodziłem się 4 czerwca 1989 roku. No ale cieszę się, że co roku to święto zyskuje taką rangę też ogólnopolską. Ja zresztą zawsze pamiętam taką historię w domu opowiadaną, jak to było tego dnia. I to, co moja mama zawsze mówi, to że jednak zanim do szpitala, to pojechała głosować. To jest taka radosna rocznica i nie tylko prywatnie, ale właśnie mam nadzieję, że będzie to nasze święto narodowe, żebyśmy pamiętali o tej wolności, którą udało się wielu pokoleniom wywalczyć. Doskonale pamiętam akurat ten czas, bo już miałem 9 lat i pamiętam dobrze, jak z rodzicami jeździliśmy z plakatami wyborczymi, przekonywaliśmy, nawoływaliśmy do tego, żeby głosować. No i udało się, te częściowo wolne wybory zostały przez opozycję wygrane. No i teraz możemy świętować radośnie 35. już rocznicę, także ten dzisiejszy polonez to właśnie takie święto, które aż się chce tańczyć, śpiewać i radować. Więc mam nadzieję, że będziemy je obchodzić coraz huczniej. To jest bardzo ważne święto, o którym w sumie mało co wiadomo, bo tyle się tego uczy w szkole, że jest tyle takich jakichś dat różnych, nie można wyznaczyć jednej takiej najważniejszej daty, a tutaj to mimo wszystko ten 4 czerwca był tą datą, która przełomową, która rozpoczęła cały ten proces dążenia ku wolności i no, dzięki temu mamy to, co teraz mamy, wolne wybory, wolną Polskę, wolność taką ogólną. Tylu nas się tu zebrało, młodych, starych. Jakoś atmosfera jest po prostu radosna, taka... Tak po prostu i myślę, że mamy czym się cieszyć. O wolność trzeba dbać, bo wolność nam nie jest dana raz na zawsze. I to wydarzenie, tak samo jak sztafeta wolności, która była w weekend, jest dokładnie dbaniem o tą wolność.